Ostatni mój post wywołał olbrzymie poruszenie na grupie. Sekrety marketingowe bogatego fotografa. Otóż tak jak zwykle tego nie robię, no bo w sumie po co? Tak tym razem stwierdziłam, a zobaczymy. I dodałam jedno z moich fotografii. Jedno z moich zdjęć, które, za które moja klientka dużo zapłaciła. Bardzo dużo. I teraz. To co się pojawiło, jest jednym wielkim, słuchajcie, nieporozumieniem. Dlaczego? Dlatego, że duży hejt się zrzucił na zdjęcie, które wykonałam. Bo nie taki kadr, nie ta jakość, nie ten kolor i w ogóle to w ogóle i w ogóle i słabo i w ogóle. <noise> A ja mam takie? Mam to. W... A dlaczego? Dlatego, że ja potrafię tak stworzyć całą usługę fotograficzną, żeby raz mój klient wiedział, że to jest w 100% dla niego. Bo to klientowi ma się podobać to, co ja robię, nie fotografom. Klientowi, bo to on kupuje. Fotograf nie kupuje ode mnie zdjęcia. Fotograf może się ode mnie tylko nauczyć to, tego, w jaki sposób sprzedawać swoje usługi, żeby być drogim jak ja na przykład albo żeby sprzedawać przynajmniej mocno skutecznie. To już jest wasz wybór. Pamiętajcie, że to w jaki sposób robicie zdjęcia kompletnie teraz nie ma znaczenia. Ja nie mówię, rób złe zdjęcia, mówię, rób dobre zdjęcia. To jest ważne. Ja uważam, że robię świetne zdjęcia, a to co wy uważacie, no mi to wisi. Jakby to co ludzie piszą, jeżeli mają do tego hejt, mam to A mam to tego, że Kiedyś mi ktoś powiedział, że nie pasuje do woga, nie pasuje do takiego i takiego, takiego magazynu. Ja powiedziałam, że mam na to wyrąbane. I mam, i zaczęłam robić swoje. Sesja u mnie na ten moment przeciętnie kosztuje 12,5 tysiąca złotych. Za 4 godziny sesji, włącznie z makijażem. I nawet nie robię tego już w studiu, robię to u siebie w salonie. Bo to nie ma znaczenia. A w sumie ma. W domu jest lepiej, mojemu klientowi. Bo tak naprawdę czuję się. Dobrze. I teraz uwaga, całą obsługę klienta, którą ja tworzę, całą, um, całe przeżycie, które ja tworzę, powoduje, że mój klient jest w niebo wzięty. Mój klient czuje się zaopiekowany, mój klient dzięki temu, co robię, rozwiązuje swoje problemy osobiste, y, podwyższa swoją samoocenę, mój klient czuje się doskonale pokazany i zrozumiany, bo umiem to robić. Jeżeli tego nie umiesz, to twój klient macie w Płacić Ci grosze. Jeżeli siebie nie cenisz, to będziesz miał niskie ceny i koniec. Nikt tego nie kupi, bo sam w to nie wierzysz. Jeżeli uważasz, że sprzedaż jest zła, też nigdy nie sprzedasz drogę swoich zdjęć, ani swoich sesji. I ludzie będą mieli w nosie to, co robisz. I pewnie tak jest. Będziesz się bo będziesz się ratował etatem, no bo etat przecież da Ci pewny zarobek. Gorzej będzie, jak Cię wywalą. Takie mam podejście. Jeżeli jesteś na grupie sekrety marketingowe bogatego fotografa i dalej tego nie zrozumiałeś, że to nie sam styl zdjęć sprzedaje i nie masz zamiaru tego zrozumieć, to lepiej powiem ci, tam są drzwi. To jest moje ulubione powiedzenie. Ja moim klientom też, yy, tym, którzy nie będą chcieli być moimi klientami i tym, którzy się nie nadają na moich klientów, mówię, tam są drzwi. Jeżeli masz zamiar kłócić się tylko z tym, że to co robię nie działa, to tego nie rób i idź gdzie indziej. Idź na grupy, gdzie ludzie się hejtują tylko za zdjęcia. Tu ciebie nie potrzebujemy. Jeżeli chcesz jednak zarabiać na tym, co robisz naprawdę i robić z tego prawdziwy biznes, bardzo, bardzo pomagający Twojemu klientowi, zajebisty pod tym względem, że jest w 100% spersonalizowany dla klienta, to zostań na grupie albo dołącz do niej teraz. Link będziesz mieć w komentarzu albo na dole w opisie. Co ja uważam, to to, że to jest takie wszechobecne pierdzielenie na temat jakości. Jakość jest ważna, cały czas powtarzam, ale jakość nie jest najważniejsza. Jeżeli masz jakość, ale nie umiesz siebie zaprezentować, nie umiesz się pokazać, wstydzisz się być yy, po prostu widocznym, masz przekonania, które ci nie pozwalają na to, żeby to robić, to po prostu tego nie zrobisz. Musisz się tego nauczyć i tego da się nauczyć. Tylko musisz chcieć. I teraz. Zamiast zrobić to, co mówię, nawet wdrażając rzeczy z darmowego naszego YouTube'a tutaj, to się kłócą. Ty jesteś mądrzejszy. Przeswój sobie to, czego tu chociażby uczę. Nawet już, że nie chcesz iść dalej. Przeswój to, czego uczę na YouTubie tutaj. I wdroż to w życie. Przed chwilą dosłownie napisała mi studentka z, naszego, z naszej grupy ekspert. To jest program roczny bogaty fotograf ekspert. Tam. Przez cały rok jestem z moimi studentami, którzy podjęli tą akcję i zaczęli robić to inaczej niż wszyscy na tym rynku, czyli robią to inaczej niż 99% fotografów. Robią to tak, jak ja to zaczęłam robić ileś lat do, lat do tyłu. I Ania wysłała mi zdjęcie z wakacji, które są teraz na Majówce. Jeszcze nieskończona majówka. Ona jest jeszcze gdzieś na W ogóle Wyspach. I ona tam napisała dokładnie. Nie mam tu tego przed sobą, bo mam kamerę tu. Ale napisała mi, że dzięki nam właśnie, od stycznia, robiła wszystko to, co mówiłam, i Paweł, co mówił. I ona w tej chwili jest na wyjeździe stać ją na wakacje, stać ją na godne życie, regularne ma wpływy. To jest to, zaraz się gapić i mówić, że coś nie działa, skąd możesz o tym wiedzieć? Spróbowałeś, zrobiłeś? Pokaż. Pokaż mi! Pokaż, że nie działa. Po prostu zrób i zacznij robić. Bo tego pierdzielenia jest mnóstwo na internecie. Ok? A tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyś ty coś zrobił ze swoim życiem do cholery, a nie żebyś siedział ciągle w tym samym miejscu. Zamiast więc oceniać, otwórz głowę. Nie bądź jak te za przeproszeniem zaślepione. Jurki, jak zaślepiony wieśniak. Nie bądź się śmieje z wieśniaków, sama jest tym wieśniakiem, pochodzę ze wsi. Nie o to chodzi. Otwórz głowę, otwórz głowę i zacznij myśleć samodzielnie, a nie patrzysz na to, co pokazują ci inni, że trzeba mieć mnóstwo followersów, że trzeba, nie wiem, być najlepszym mistrzem fotografii na świecie, żeby zarabiać więcej. Ja mistrzem fotografii nie jestem. Robię zdjęcia, które robię, uważam, że robię je świetnie. Bo tak sobie założyłam i koniec. I one są genialne dla moich klientów. I to tylko to interesuje mnie nic więcej. Interesuje mnie też to, żebyś ty to, co robisz, robił najlepiej jak się da, a jednocześnie najlepiej jak się da, to umiał sprzedać. W innym przypadku wypalisz się bardzo szybciutko. To Ci gwarantuję. Masz dwa wybory. Możesz zrobić nic i pójść dalej i mieć to w D, a możesz coś z tym zacząć robić. radę Ci zrobić to drugie, jeżeli Ci naprawdę zależy. To tyle. Chciałam bardzo prosto powiedzieć, jak ja do tego podchodzę, dlatego, że uważam, że to jest ważne. Dzięki serdeczne dla wszystkich, którzy hejtują. pokazałam coś. Ale nie muszę. Bo wiecie co. Buzia dla tych cudownych, którzy ruszają dupki i coś robią ze swoim życiem. Gratuluję serdecznie. Otwartości, odwagi. Ty, jeżeli to oglądasz, to jesteś osobą, która będzie robić i będzie działać, a ja w Ciebie wierzę. Wiem, że możesz zrobić tak, żeby ludzie Cię cenili, żebyś Ty czuł się bezpieczny finansowo i żeby to, co robisz, było naprawdę szanowane. Uff. Dzięki. Buziaczki. Justyna Łycywyn, Akademia, Bogaty Fotograf. Cześć.